George i Amanda mieszkali razem od 5 lat, ale kwestia własnego lokum nigdy nie była dla nich łatwa. Firma, w której pracowała głowa młodej rodziny, ogłosiła upadłość, w wyniku czego stracili pracę. Oczywiście na pierwszy rzut oka nie było w tym nic niezwykłego, ale George potrzebował czasu, by znaleźć nowe miejsce zatrudnienia. Nie martw się, kochanie, wszystko się ułoży, powiedziała Amanda, próbując wspierać męża. George spuścił wzrok z poczuciem winy i próbował się pozbierać. Nie chciał pokazywać swojej nieudolności, zwłaszcza, że nie była to jego wina. Problem polegał właśnie na tym, że właścicielka nieruchomości, którą George i Amanda wynajmowali, bez powodu podniosła czynsz aż 1,5-krotnie. Dla młodej rodziny był to niezwykle bolesny cios, po którym dość trudno było im się otrząsnąć. Zebrali pieniądze na opłacenie czynszu na bieżący miesiąc, ale o kolejnym nie mogli nawet jeszcze myśleć. Małżonkowie rozpaczali, choć nie odczuwali oczywiście zbytniej radości z powodu tego, co się wydarzyło. Przez czas, gdy Amanda i George mieszkali w tym przytulnym domu, przyzwyczaili się do niego. Uznawali go za swoje rodzinne gniazdo. Teraz z przyczyn całkowicie od nich niezależnych musieli szukać czegoś nowego. Trudno powiedzieć, jak potoczyłaby się sytuacja, gdyby pewnego pięknego dnia Amanda nie otrzymała listu od notariusza. Po otwarciu koperty dziewczyna wyjęła kartkę z urzędowymi pieczęciami, a następnie przebiegła wzrokiem po tym, co na niej napisano. Ku zdumieniu Amandy w oficjalnym zawiadomieniu wskazano, że odziedziczyła dom na wsi po babci Charlotte. Wciąż nie wierząc własnym oczom, dziewczyna czytała list raz po raz, ale jego sens nadal pozostawał taki sam. To chyba prawdziwy dar losu. Przez cały czas babcię Charlotte widziałam tylko kilka razy, a teraz okazuje się, że zostawiła mi dom, powiedziała Amanda. Dowiedziawszy się o nieoczekiwanym spadku żony, George był nieopisanie zachwycony. W rozumieniu dziewczyny ten dom mógł stać się dla nich prawdziwym ratunkiem, który nie pozwoliłby właścicielom zginąć w otchłani rozpaczy i depresji. Szczerze mówiąc, Amanda czuła się nieswojo. Faktem było, że nie przyjechała nawet na pogrzeb babci Charlotte ze względu na długą podróż spowodowaną koniecznością przekwalifikowania się i doskonalenia swoich umiejętności. Podróż służbową. Amanda poczuła się niezręcznie z powodu tego, że nie mogła odprowadzić babci w jej ostatniej podróży. Z drugiej strony dziewczyna nie mogła oprzeć się ostatniej woli zmarłej i dlatego zdecydowała przyjąć spadek. Po otrzymaniu od notariusza kluczy i dokumentów do domu, Amanda i George wyjechali na wieś. Droga prowadząca do tego miejsca była okropna, dlatego George musiał jechać z prędkością żółwia czołgającego się w stronę oazy. Dom zmarłej Charlotte O'Donnell stał na obrzeżach i wyróżniał się na tle innych imponującymi rozmiarami. Wiele lat temu był posiadłością rodzinną należącą do znanego w całej okolicy Henry'ego O'Donnella. Jego majątek w chwili śmierci wynosił miliony dolarów, ale w przyszłości nie przyniosło to żadnych korzyści jego potomkom. Roztrwoniwszy wszystkie pieniądze, nieoczekiwanie znaleźli się na granicy ubóstwa, w wyniku czego rodzinne gniazdo straciło swój dawny blask. Farba na ścianach odpadała, a masywne kolumny w rogach domu nie wyglądały już tak pompatycznie jak wcześniej. Jako że zmarła Charlotte O'Donnell nie miała dzieci, ze względu na podeszły wiek i liczne choroby przewlekłe, nie była już w stanie utrzymać domu w należytym stanie. Tak, czeka nas sporo pracy, powiedział George, zatrzymując samochód przy bramie. Oczywiście doskonale rozumiał, że w ich sytuacji ten dom był prawdziwym darem od losu, który najpierw pokazał małżonkom zęby, a dopiero potem uśmiechnął się życzliwie. Wszystko, co wielkie, zaczyna się od małych rzeczy. Przeprowadzimy remont, najpierw w kilku pokojach, a potem zajmiemy się całym domem, zapewniła męża Amanda. Otworzywszy kluczem drzwi wejściowe, młodzi ludzie ostrożnie przekroczyli próg budynku. Amanda i George od razu poczuli wilgoć i zapach pomieszczenia, które nie było długo wentylowane. Zgodnie z oczekiwaniami pary, wnętrze domu też było zaniedbane. Staromodne wyposażenie pomieszczeń wskazywało na konieczność pilnego remontu i przebudowy. Myślę, że trzeba zacząć od wymiany tapety w salonie i przedpokoju, a żeby wyremontować łazienkę, musimy odłożyć trochę pieniędzy i dopiero wtedy wejść tam z młotkami i dłutami, powiedziała Amanda, marszcząc brwi w zamyśleniu.
Ignorując uwagę żony, George podszedł do ściany i uderzył w nią dłonią. Dźwięk okazał się tak głośny, jakby uderzył nie w ceglaną ścianę, ale w żelazną ramę. Z zewnątrz tego nie widać. Cóż za ciekawe rozwiązanie, powiedział George z nieskrywanym szacunkiem w głosie. Wcześniej umieli budować na wieki, mój drogi. Dlatego ten dom stoi już ponad 100 lat, powiedziała Amanda z uśmiechem. Po ustaleniu przybliżonego zakresu prac, para zdecydowała się rozpocząć działania w najbliższy weekend. Na początek trzeba było zamówić materiały budowlane, a potem przystąpić do usuwania starej tapety i demontażu elementów budynku, które stały się bezużyteczne. Zanim jednak ruszyli, Amanda zwróciła się o pomoc do George'a i udała się na cmentarz, gdzie zmarła Charlotte O'Donnell znalazła miejsce swojego spoczynku. Klęcząc przed murowanym nagrobkiem, Amanda zaczęła cicho płakać. Dziękuję, babciu. Przecież gdyby nie ty, George i ja moglibyśmy sobie nie poradzić. W tym momencie wiał słaby wietrzyk, który przesunął się po włosach Amandy niczym ciepła dłoń jej babci Charlotte. Wszystko wyglądało tak symbolicznie, że dziewczyna uznała to za swego rodzaju znak. Po cmentarzu małżonkowie udali się do sklepu z materiałami budowlanymi, gdzie złożyli zamówienie i wydali niemal całe oszczędności. Teraz Amanda i George musieli tylko poczekać do weekendu i mogli zabrać się do pracy. Czas zdawał się ciągnąć niczym z gumy. W głębi duszy para nie mogła się doczekać, aby jak najszybciej zacząć przywracać dom do odpowiedniego stanu. Zgodnie z wcześniejszym planem, pierwszą rzeczą, którą zrobił George, było zerwanie starej tapety. Szło łatwo, dzięki czemu praca postępowała i sprawiała małżonkom przyjemność. Stara tapeta odkleiła się niemal natychmiast, wystarczyło ją podważyć czymś ostrym i pociągnąć do siebie. Tylko w przedpokoju była mocno sklejona, jakby skład kleju był jakiś zupełnie inny. To tam George zetknął się z pierwszymi dziwnymi oznakami. Zaskoczenie mężczyzny wynikało z faktu, że właśnie w tę ścianę uderzył dłonią, sprawdzając względną wytrzymałość ścian. Coś tu nie gra. Dlaczego tapetę w innych częściach domu da się łatwo usunąć, a tu trzeba włożyć maksimum wysiłku, aby zerwać chociażby centymetr? Pomyślał facet, dzierżąc w rękach narzędzia. W tym momencie końcówką szpachelki dotknął czegoś żelaznego, w wyniku czego w pomieszczeniu rozległ się charakterystyczny brzęk. Co to, gwóźdź? Rzuciła zaskoczona Amanda. George skrzywił się i pokręcił głową. To, co znajdowało się przed nim, było wielokrotnie większe od gwoździa czy śruby. W końcu, pozbywszy się tapety z tej części ściany, mężczyzna aż krzyknął. Przed nim w całej okazałości pojawił się stalowy sejf, umiejętnie wmurowany między cegły. Dom z tajemnicą! A gdzie klucz do tego żelaznego giganta? Rzuciła Amanda, wyglądając zza pleców męża. George przyjrzał się bliżej, po czym ostrożnie przesunął dłonią po ścianie. Wkrótce jego palce natrafiły na małą niszę, w której leżał masywny klucz. Teraz dowiemy się, jaką tajemnicę kryje ten sejf, szepnął George i w przypływie emocji aż przesunął językiem po wargach. Gdy włożył klucz do zamka i wykonał dwa obroty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, rozległo się głośne metaliczne szczęknięcie i drzwi płynnie przesunęły się do przodu. Wstrzymując oddech, para podeszła blisko sejfu, jednak to, co ukazało się ich oczom, wywołało całkowite rozczarowanie. Sejf okazał się pusty i tylko na jednej z jego półek leżała pożółkła koperta z jakimiś starymi monogramami. Gdy George włożył rękę głęboko do sejfu, jego dłoń natrafiła na coś dziwnego. Wyciągnął to znalezisko i prawie zemdlał z szoku. Wewnątrz znajdowała się ludzka czaszka, która pustymi oczodołami patrzyła na parę jak w horrorze. Trzęsąc się ze strachu, George wypuścił czaszkę z rąk i wraz z Amandą pobiegł w stronę wyjścia. Nigdy wcześniej w życiu para nie przeżyła takiego szoku. Wiele wysiłku kosztowało ich złapanie oddechu i przekonanie się do powrotu. Jak się później okazało, po uderzeniu w podłogę czaszka pękła, w wyniku czego okazało się, że był to odlew wykonany z gipsu. Twoja rodzina to prawdziwi żartownisie, zauważył George, uśmiechając się. Amanda odwzajemniła uśmiech i wskazała mężowi list leżący w sejfie.
Mężczyzna zebrał się na odwagę i pospieszył wypełnić prośbę żony. Ostrożnie biorąc kopertę w dłonie, George ją otworzył, po czym skierował się z kartką w stronę światła. No cóż, wracamy do przeszłości, powiedział. Najważniejsza niespodzianka czekała parę później, gdy po rozłożeniu notatki zobaczyli przed sobą miniaturową mapę, na której z topograficzną dokładnością zaznaczono pożądane miejsce krzyżykiem, otoczone czerwonym kółkiem. Założę się, że w tym miejscu znajduje się kryjówka twojej zmarłej babci, wykrzyknął George i ledwo powstrzymując podekscytowanie, pospieszył do wyjścia. Mapa zaprowadziła parę na podwórko domu, gdzie rósł stary, rozłożysty wiąz, a pod jego koroną znajdowało się kilka ławek do wypoczynku. Znalazłszy w stodole łopatę, George gorączkowo zaczął kopać ubitą, skamieniałą i suchą ziemię. George musiał zejść na około 3 stopy, po czym ostrze łopaty zderzyło się z jakąś żelazną barierą. Klęcząc ostrożnie, podniósł przedmiot, którym okazała się żelazna trumna z małym zamkiem w skorodowanym wieku. George, nie zastanawiając się dwa razy, jednym ciosem łopaty strącił przegniły zamek i zdecydowanie odrzucił wieko skrzyni na bok. To, co było w środku, zaparło parze dech w piersiach. Szkatułka okazała się być wypełniona po brzegi złotymi broszkami, pierścionkami i bransoletkami inkrustowanymi drogimi kamieniami. Najprawdopodobniej 100 lat temu Henry O'Donnell, milioner, postanowił zachować ostrożność i ukryć część swojego majątku przed oczami wszechobecnych krewnych. Warto oddać hołd wytrwałości bogacza, który nawet na łożu śmierci nie zdradził swojej tajemnicy. Tak, mój prapradziadek wiedział, jak zaskoczyć, nie ma co, rzuciła Amanda. George skinął głową, zgadzając się, a potem zaniósł skarby do domu. Za pieniądze ze sprzedaży para nie tylko przeprowadziła całkowitą przebudowę rodzinnej posiadłości, ale także otworzyła małą firmę zajmującą się sprzedażą mebli. Co więcej, George osobiście zapłacił za ustawienie granitowego obelisku na grobie Henry'ego O'Donnella, który nieświadomie pomógł swoim bliskim z przeszłości. Od tego czasu George i Amanda w każdą niedzielę odwiedzają groby rodzinne i zostawiają na nich kwiaty. Oddając hołd ich pamięci, para była pewna, że przekaże te tradycje nie tylko swoim dzieciom, ale także ich wnukom, ale może nawet i prawnukom.